Tak, cieszę się bardzo, że w tym dniu odniosłem zwycięstwo razem z drużyną, bo to najlepszy prezent, jaki mogłem dostać dzisiaj i cieszymy się też z tego powodu, że awansowaliśmy do kolejnej rundy, to było najważniejsze, dlatego możemy dalej spokojnie pracować i skupić się na przyszłości. To jest naprawdę bardzo miłe, bo kibice są niesamowici, wiadomo, że w całej Polsce, ale uważam, że w Bełchatowie są naprawdę fantastyczni i dziękuję, że zaśpiewali mi 100 lat, było to bardzo miłe uczucie. To jest Liga Mistrzów i wiadomo, że tutaj nie ma słabych drużyn i z każdym, bez względu na to, kto stanie po drugiej stronie siatki, trzeba naprawdę się napracować, żeby zdobyć jakiekolwiek punkty. Dlatego drużyna z Inwórka pokazała się z nami drugi raz bardzo dobrze i cieszymy się, że mamy z nimi komplet punktów. Cieszymy się, że my jesteśmy silniejsi w tych końcówkach, bo jest to też ważne, może trochę gorzej zaczynamy, musimy na tym pracować, ale wiadomo, że lepiej jak już tak się dzieje, gdy gonimy i te końcówki wygrywamy, niż miałoby być na odwrót. Wychodzimy na każde spotkanie, żeby wygrać i jeżeli tak się ułożyła tabela i tak są punkty, że już mamy awans, to cieszymy się bardzo, bo może to jakoś trochę będzie nam już lżej się grało, ale to nie tak, że teraz odpuścimy Ligę Mistrzów, już kolejne mecze w grupie w sensie, tylko będziemy dalej chcieli wygrywać wszystko za 3 punkty. Tak, no jak sama nazwa naszych rozgrywek, w których startujemy, mówi, to jest Liga Mistrzów, także tutaj nie ma łatwych spotkań i to są naprawdę dobre zespoły. Bez względu na to, czy mają jakieś większe gwiazdy w składzie, czy nie. Ten mecz znowu był ciężki, ale znowu zwycięski. Te 2 mecze z nimi były podobne tak naprawdę, bo za każdym razem gdzieś tam nam odjeżdżali na początku i my musieliśmy ich gonić, ale za każdym razem nam się to udawało.